Dobry wieczór, witam Państwa bardzo uprzejmie na naszym cotygodniowym spotkaniu wszystkich słuchaczy wykładów Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Witam dzisiejszą naszą prelegentkę, panią magister Elżbietę Lang, która reprezentuje Muzeum Krakowa, oddział opracowania zabytków. Pani magister brała udział w opracowywaniu szeregu przewodników, spacerowników, katalogów wystaw, a dzisiaj będzie mówić o fenomenie krakowskich plantacji, planty oczami artystów. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem muzealnikiem, edukatorem, ale również przewodnikiem miejskim, który od lat zajmuje się tematyką przede wszystkim pomników krakowskich, ale moje serce jak gdyby najmocniej skierowane jest w kierunku krakowskich plant i całego zespołu pomników właśnie na terenie plant. Jak do tej pory wiele opracowań już można było znaleźć na rynku naukowych opracowań dotyczących właśnie krakowskich plantacji, natomiast do tej pory mam wrażenie, że wciąż brakuje nam opracowania dotyczącego ikonografii krakowskich plant. Stąd mój pomysł na artykuł, który pojawi się, mam nadzieję, niebawem w zeszycie naukowym Muzeum Krakowa Krzysztofory, dotyczący właśnie ikonografii krakowskich plant. Krakowskie planty, już udostępnię może teraz ekran, zacznę od tego. Przełom XVIII i XIX stulecia to czas zapowiadający nadchodzące wielkie przemiany w urbanistyce, architekturze Krakowa. Rozwracające się miasto zaczęło dusić się w fortyfikacjach miejskich, a liczne historyczne zabytki zaczęły popadać w ruinę. Wśród tych właśnie zabytków Krakowa znalazły się planty, znalazły się mury miejskie, które przestały spełniać swoją obronną funkcję i stały się niedostępnym rumowiskiem, które było wielokrotnie opisywane przez krakowskich pamiętnikarzy, w tym przez Ambrożego Grabowskiego. Ostatecznie ze względów na stan sanitarny, ale również na to, że były to tereny nieestetyczne, jeżeli chodzi o rozwijające się miasto, władze austriackie nakazały burzenie murów obronnych. I w celu upiększenia miasta ten teren miałby zostać uporządkowany. Zaczęła się wówczas kilkuletnia praca nad wyburzaniem fortyfikacji, ale wówczas to też wraz z utratą przez Polskę niepodległości pojawiła się wśród Polaków, ale przede wszystkim wśród Krakowian taka wielka świadomość wagi zabytkowych budowli. Stąd wśród Krakowa zrodziła się grupa ludzi, którzy zaczęli mówić o tym, że należy zachować dla potomnych pokoleń narodowe pamiątki oraz zabytki dawnej miejskiej świetności. Wśród tych ludzi, którzy walczyły o obronę miejskich fortyfikacji, znalazł się między innymi architekt, profesor architektury oraz senator Wolnego Miasta Krakowa Felix Radwański. Dzięki któremu, dzięki właściwie jego inicjatywie, zostaje uratowana część północna fortyfikacji, barbakan oraz mury floriańskie. To również on był jednym z inicjatorów założenia w tym miejscu plantacji, przechadzek miejskich, które miały stać się pierwszym publicznym parkiem w naszym mieście. I to właśnie planty wraz z ulicą Obwodową i pewności wybiegającymi z niej głównymi arteriami utworzyły podstawę uznawanego dziś za największe osiągnięcie urbanistyczne Wolnego Miasta Krakowa, koncentryczno-promienistego układu przestrzennego rozbudowującego się nowego miasta. Felix Radwański wraz z Florianem Straszewskim, Felixem Radwańskim juniorem oraz Tomem Florkiewiczem tworzą pierwsze założenie pierwszego publicznego parku miejskiego. Krakowski Park Miejski połączył wówczas przeszłość z przeszłością, utrwalił dawną historię, zachowując zarys miejskich fortyfikacji, równocześnie dając początek rozwojowi nowoczesnego miasta. I właściwie od samego początku zakładania krakowskich plantacji, od cyklu właściwie XVIII stulecia, planty stały się źródłem inspiracji dla wielu artystów. Początkowo ta inspiracja wiązała się z inwentaryzacją. I tutaj bardzo ważna jest
jest zachowana z akwareli, mający charakter inwentaryzacyjny, między innymi w zbiorach Ambrożego Grabowskiego. Ambroży Grabowski, jeden z najbitniejszych księgarzy krakowskich archiwistów, był człowiekiem, który katalogował, zbierał wszelakie pamiątki przeszłości Krakowa. Równocześnie była to osoba, która zauważała to, że właściwie w jego czasach znikają bardzo ważne relikty przeszłości, które należy zachować dla potomnych. Stąd zatrudnia on kilku artystów, którzy wykonują dla niego rysunki, które wzbogaciły teksty obecnie w zbiorach Archiwum Narodowego i nazwiska autora, która pokazuje ten teren przedmurza, przed murami miejskimi, które później stały się częścią krakowskich fortyfikacji. Co prawda w tym momencie ten element zieleni, późniejszej zieleni plantacyjnej jest tylko i wyłącznie sentymentalnym, romantycznym sztafarzem, ale już wówczas pokazuje rosnące zainteresowanie właśnie tym terenem wśród krakowskich artystów. Motyw zrujnowanych fortyfikacji podejmowali w tym czasie także inni artyści. Wśród nich znalazł się między innymi dokumentator krakowskich zabytków, autor licznych rysunków z natury, jakim był Józef Brodowski. To ta ikonografia, ta akwarela znajdująca się po prawej stronie slajdu. Ale również takim znanym artystą był Teodor Baltazar Stachowicz. Był to malarz reprezentujący nurt malarstwa mieszczańskiego, cechowego, którego możemy nazwać jednym z najbitniejszych reportażystów przełomu XVIII-XIX stulecia. Faktycznie był to człowiek, który wykonywał liczne obrazy pokazujące najcenniejsze zabytki Krakowa, zabytki, które niejednokrotnie przestały już funkcjonować w naszym mieście, zostały wyburzone, ale również i najważniejsze wydarzenia w naszym mieście. To właśnie on w roku 1849 wykonuje bardzo interesujący obraz, widok odcinka plant z tak zwanym drzewem wolności. Obraz ten uważany jest przez wielu badaczy, ale również i w moich badaniach wynika, że jest to jeden z najstarszych przedstawień krakowskich plantacji, które pokazują planty właściwie już jako samodzielny temat malarski. Tutaj warto dodać, że pomysł uporządkowania terenów pofortecznych, po wyburzonych fortyfikacjach narodził się już w stuleciu XVIII. Wówczas za murami już w tej części północnej miasta, w okolicach Barbakanu, zaczęły powstawać pierwsze ogrody oraz aleje spacerowe, co można było zauważyć między innymi na ilustracji Brodowskiego. Jednak właściwie symbolicznym zalążkiem krakowskich plant stał się uwieczniony przez Stachowicza wiąz Kościuszki. Wiąz zgodnie z legendą był zasadzony przez samego Tadeusza Kościuszkę w części północnej miasta i stał się on pierwszym symbolicznym pomnikiem w naszym mieście. Był to wiąz, który według jednych badaczy był zasadzony w dniu rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 maja. Według innych badaczy miał on upamiętniać pierwszy zryw, polski zryw niepodległościowy, czyli insurekcję kościuszkowską. Faktem jest to, że wiąz kościuszkowski, nazwany często drzewem wolności, nie był czymś innowacyjnym. Było to nawiązaniem do tej formuły upamiętniania, które pojawiło się między innymi w Ameryce Północnej, gdzie właśnie za pomocą sadzenia drzew upamiętniano między innymi walkę o niepodległość Ameryki, ale również sadzenie drzew stało się niezwykle popularne we Francji w czasie burzliwych czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Stąd zasadzenie drzewa kontynuowało pewną europejską i amerykańską tradycję. Wiąz, który pojawił się na krakowskich plantach nie przetrwał do dnia dzisiejszego. Został on zniszczony w roku 1942 przez Niemców. Został on wycięty. Pozostałością pozostaje tylko i wyłącznie obraz Stachowicza, jak również niewielka cegiełka, kawałek drewna z inskrypcją, które znajduje się obecnie w zrach Muzeum Krakowa. Fakt faktem, wiąz kościuszkowski możemy uważać za pierwsze świadomie zasadzone drzewo w miejscu późniejszych plantacji, ale również i pierwszy symboliczny, publiczny pomnik w naszym mieście. Często mówi się, że takim pierwszym publicznym pomnikiem był kopiec Kościuszki, jednak można powiedzieć, że już to symboliczne sadzenie wiązu możemy jak gdyby sytuować również w tej myśli już tworzenia pierwszych pomników na terenie naszego Krakowa.
Faktycznie w momencie, kiedy Feliks Radwański wraz ze swoim synem oraz Pawłem Florkiewiczem projektują nowy ogród w miejscu dawnych fortyfikacji miejskich, właśnie ten wiąz znajdujący się już od kilkunastu lat w Międzymurzu, tuż obok Bramy Floriańskiej, staje się osią jednej z głównych alei, alei reprezentacyjnej Plant, biegnących pomiędzy główną bramą naszego miasta, Bramą Floriańską, a nowo rozbudowującym się miastem wokół nowo powstałego dworca kolei żelaznej. I ta część reprezentacyjnych Plant stała się ulubionym miejscem przechadzek krakowskich mieszkańców, miejscem reprezentacyjnym, którym to właściwie podążali wszyscy nowo podróżni, nowo przybyli do Krakowa goście, zmierzali właśnie tą główną arterią obok wiązu kościuszkowskiego. Teodor Baltazar Stachowicz w roku 1849 uwiecznia właśnie ten fragment krakowskich Plant z klasycystycznym układem alejek, z fragmentem fortyfikacji widocznym po lewej stronie kompozycji. Są to Plant, najwcześniejszy wizerunek Plant tworzonych między innymi przez właśnie Radwańskiego i Florkiewicza oraz przez rządowego ogrodnika, jakim był Antoni Bukowski. Co jest bardzo ciekawe, Setkowicz za głównego bohatera obrazu właśnie ukazuje tutaj nam plantacyjne drzewo, kościuszkowski wiąz. Dobrze, czyli pierwszy slajd pokazujący nam Ambrożego Grabowskiego tekę i rys ilustrację. W drugim slajdzie widoczna po prawej stronie ilustracja Józefa Brodowskiego oraz omawiany przeze mnie obecnie obraz Teodora Baltazara Stachowicza z Więzem Wolności. Co jest bardzo interesujące, Baltazar Stachowicz był artystą, który zazwyczaj w swoich obrazach wprowadza bardzo rozbudowany sztafasz. W tym wypadku możemy zobaczyć zarówno klasycystyczny układ alei z charakterystycznym krąbem, który otacza tego głównego bohatera, oś symetryczną owych alei, czyli wiąz kościuszkowski. Widoczne są również kamienne ławy, które pojawiają się od roku 1833 na krakowskich Plantach. Ławy fundowane przez stałych bywalców, które dotrwały właściwie aż do początku XX wieku i charakterystyczna ławka, która znajduje się wokół wiązu wolności, ława drewniana. To jest też bardzo charakterystyczne, potężne, złożyste trawniki obsadzone drzewami. Są to dwa gatunki drzew. Topole, które były pierwszymi sadzonymi drzewami, które szybko rosły i tworzyły od razu bardzo szybko założenie zieleni, oraz niższe, rozłożyste, młode kasztanowce. I jak to zawsze u Stachowicza bywa, pojawiają się również postacie. Są to mieszczanie, którzy bardzo ogromnie zaczęli korzystać z krakowskich przechadzek. Jak to często w różnych źródłach pamiętnikarskich jest opisane, właściwie było to miejsce, które obok cielętnika, czyli linii AB przy rynku głównym, służyło jako miejsce pokazywania się całej elity Krakowa, miejsca przechadzek oraz spotkań. Co jest też takim interesującym elementem, to również wolno biegające psy, które pojawiają się również na obrazie Stachowicza. Bardzo takim interesującym właśnie faktem jest to, że od samego właściwie początku Planty stały się ulubionym miejscem przechadzek, ale również i stały się wraz z obrazem Stachowicza miejscem, które było bardzo często uwieczniane w różnej formule przez krakowskich artystów. W tym miejscu chciałam Państwu pokazać dwa obrazy, które wydają się, że nie pokazują krakowskich plant, ale jednak takie czujne oko może dostrzec również widok krakowskich plantacji, ponieważ planty stały się motywem, które były elementem bądź też pretekstem do szerszej opowieści o Krakowie, coraz częściej zyskując coraz większą autonomię, stając się coraz bardziej autonomicznym, samodzielnym tematem. Dwa bardzo ciekawe obrazy pochodzące z Muzeum Krakowa to obraz Aleksandra Pączyńskiego. Aleksander Pączyński uwiecznił na obrazie po lewej stronie widok zrujnowanego wielkim pożarem Krakowa. Kraków po pożarze w 1850 roku. Przedstawiony zostaje fragment widocznych kościoła, przede wszystkim dominikanów oraz kamów dominikańskich, ale takim stanowią one tło dla pasu zieleni
zielono-żółte korony plantacyjnych drzew kontrastujące z ruinami. Natomiast po prawej stronie obraz Jerzego Głogowskiego jest to widok na Lubel z przedmieścia Wesoła, gdzie właśnie drzewa plantacji odgradzają takim zielonym murem średniowieczne miasto od nowego zielonego przedmieścia Wesoła. W związku z czym planty stają się to jeszcze elementem komponującym te utwory malarskie. Rok 1862 jest to również rok, który jest takim przełomowym rokiem, jeżeli chodzi o ikonografię krakowskich plant. To właśnie w tym roku pojawia się album widoków Krakowa i jego okolic z kolorowymi litografiami autorstwa dwóch autorów, Henryka Waltera oraz Jędrzeja Brdaka. Zawierał on serię wielokrotnie powielanych grafik, które przedstawiają najciekawsze zabytki Krakowa. Bardzo często w tych grafikach pojawia się oprawa tworzona właśnie przez krakowskie plantacje. Na pierwszym slajdzie widoczne są dwie grafiki. Jest to widok Kościoła Świętej Anny oraz widok na Wzgórze Wawelskie, które są ujęte z krakowskich plantacji. Planty i drzewa plantacyjne są to głównie właśnie topole oraz kasztanowce. Stają się rodzajem kulis teatralnych kierujących wzrok widza w kierunku tego najważniejszego bohatera grafiki, czyli barokowych budowli Krakowa. Ale jednak one również są dla nas bardzo ważnym źródłem, które myślę, że są ciekawym źródłem ikonograficznym dla wszystkich badaczy, przede wszystkim zieleni plantacyjnej, jak planty ulegają zmianie w tym czasie. Widoczne wzdłuż alei wysokie topole są stopniowo zastępowane jako drzewa nietrwałe, szybko rosnące, ale nietrwałe, bardziej trwałymi drzewami, jakim były między innymi kasztanowce. Zmianom ulegają również drewniane barierki, które są zastępowane stopniowo metalowymi barierkami i też ogrodzeniami siatkowymi. I co też jest bardzo ciekawe, pojawiają się również w miejscu linearnych, statystycznych alejek, alejki krajobrazowe, które łączą się z licznymi krabatami kwiatowymi, często wzbogaconymi również o pomniki. Planty stają się też ulubionym miejscem spacerowym dla mieszkańców Krakowa, stąd pojawiający się coraz bardziej rozbudowany sztafasz z przechadzającymi się mieszkańcami. Co też jest bardzo interesujące, na dwóch kolejnych grafikach planty stają się już tutaj właściwie głównym bohaterem grafik, równorzędnym z przedstawionymi zabytkami Krakowa, czyli z murami miejskimi. Po lewej stronie fragment plant przy bramie Furniańskiej, wielokrotnie później naśladowany przez kolejnych twórców, zarówno malarzy, jak również i fotografików, fragment plant z murami miejskimi, gdzie widzimy dwa podwójne szpaler drzewka, kasztanowców oraz spacerujących wśród niewielkich ławeczek. I po prawej stronie, gdzie artysta stworzył monumentalne drzewa, rozłożyste drzewa, które stanowią kulisy dla widoku na Barbakan oraz na Florencję, na krakowski kleparz oraz pokazał miejsce, główne miejsce spacerowe ulubione tuż obok bramy Floriańskiej. Co jest też bardzo interesujące, rozwój kultury narodowych pamiątek oraz wzrost zainteresowania zabytkowymi budowlami, który pojawił się pod koniec XIX stulecia, jak również rozpowszechnienie taniej techniki artystycznej, jakim była litografia, spowodowało, że tego typu albumy z ikonografią krakowskich zabytków stały się niezwykle popularne. Wywołało właściwie wielki rozkwit wśród mieszkańców Krakowa i całej Polski do zakupu tego typu albumów, mający charakter dokumentacyjny, ale również mający charakter utylitarny, reklamowy, co wiązało się głównie z rozrastającym się wówczas w tamtym czasie taką XIX-wieczną turystyką do miejsc narodowych pamiątek. Te albumy stały się zalążkiem późniejszych również kart pocztowych. W latach 80. i 90. pojawiły się karty pocztowe, które powielały pewne motywy ikonograficzne. Doskonałym tego przykładem może być wydawnictwo, które pojawiło się we wczesnym czasie, Henryka Frista, Salon Malarzy Polski, który wydawał liczne karty pocztowe pokazujące najcenniejsze zabytki naszego miasta. Dla owego wydawnictwa tworzyli liczni krakowscy artyści. Wydawnictwo wydawało zarówno reprodukcje najbitniejszych obrazów malarzy polskich, ale również Frist zamawiał u owych malarzy
widoki Krakowa, które były sprzedawane jako pamiątki z Krakowa dla coraz liczniejszych turystów. Jednym z takich artystów był między innymi Stanisław Tondos, jeden z najbitniejszych akwarelistów krakowskich, działających na przełomie XIX i XX wieku, który za pomocą techniki akwareli wykonywał niewielkich rozmiarów pejzaże będące widoki Krakowa, weduty krakowskie, będące dziś cennym dokumentacyjnym zapisem zmian, jakie zachodziły w architekturze i urbanistyce Krakowa przełomu XIX i XX wieku. Faktycznie w wspomnieniach bardzo często pamiętnikarstwa jest informacja o mojej postury malarza, który zawsze ze szkicownikiem pod ręką krążył po krakowskich uliczkach i szkicował z natury zabytki krakowskie, z niezwykłą drobiazgowością i z niezwykłym pietyzmą oddając szczegóły owych krakowskich zabytków. I to właściwie Tondos stworzył serię ilustracji, które stały, które wielokrotnie później sam powielał, które stały się wręcz kanonem takich najcenniejszych widoków naszego miasta. W roku 1887 wraz z Juliuszem Kosakiem wydaje bardzo ciekawy zespół grafik, klejnoty Krakowa, które zawierały 24 akwarele pokazujące najcenniejsze zabytki naszego miasta z opisami Władysława Uszczkiewicza. Wśród nich znalazły się dwie grafiki pokazujące fortyfikacje miejskie, w których zostały ujęte również w fragmentaryczny sposób krakowskie planty. To reszta murów, dawnych murów miasta z basztą pasamoników po stronie prawej oraz rondel po stronie lewej. Te dwie grafiki stały się wręcz kanonem, który był wielokrotnie powielany przez kolejnych artystów w XIX, ale również i w XX stuleciu. Co jest bardzo interesujące, Tondos wykorzystuje po lewej stronie panoramiczny układ, gdzie linie horyzontalne podkreśla przede wszystkim przebieg barbakanu i murów miejskich. Linie wertykalne podkreślają tutaj nam wieżyczki barbakanu oraz brama floriańska. Co jest też takim charakterystycznym elementem, który później był również powielany, to takie kadrowanie, gdzie artysta ucina fragment barbakanu, pokazując tylko i wyłącznie jego fragment. Takie wręcz fotograficzne kadrowanie, które tworzy nam kompozycję otwartą i staje się fantastycznym prowadzeniem naszego wzroku w kierunku murów miejskich. Druga grafika natomiast, która właściwie nawiązywała do wcześniejszej ilustracji Stachowicza, pokazuje nam kompozycję wertykalną, gdzie podkreślone zostaje linie pionowe przez przebieg baszt oraz bezlistne drzewa, które bardzo często ten stosuje, wykorzystując przede wszystkim widoki wiosenne oraz późno-jesienne, w którym to bezlistne drzewa odsłaniały te główne krakowskie zabytki. Tondos wielokrotnie powiela te dwie grafiki w swoich kolejnych utworach akwarelowych, pocztówkowych, czasami stosując również lustrzane odbicie, szczególnie tej akwareli z rondlem, gdzie jak gdyby wykonuje widok z drugiej strony barbakanu. Te akwarele stały się niezwykle popularne, były wielokrotnie reprodukowane na łamach prasy, ale również za pośrednictwem pocztówek. Tondos był znany jako jeden z najbitniejszych dokumentalistów Krakowa lat 80. i 90. XIX stulecia. Jednym z ciekawszych widoków, które pojawiło się u Tondosa, to widok zabudowań Duchaków, dawnego szpitala Duchaków, znajdującego się od strony zachodniej dzisiejszych plant, oddzielony od plant potężnym murem. Ta akwarela była wielokrotnie reprodukowana, między innymi w roku 1890 w wydawnictwie Pieśda Literacka, znajdując bardzo szybko wielu naśladowców i między innymi w Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się ilustracja akwarela Aleksandra Augustynowicza, który wręcz wiernie kopiuje akwarele Tondosa. Widok ten jest przez muzealników głównie oceniany jako fantastyczna dokumentacja zabudowań Duchaków, które po roku 1866 na zlecenie miasta Krakowa
już jako zrujnowana budowla są stopniowo wyburzane, by w ich miejscu powstał później teatr miejski. W związku z czym jest to fantastyczna dokumentacja, ale również i doskonały przykład uwiecznienia krakowskich plant, gdzie planty stanowią rodzaj kulisy prowadzącej nasz wzrok w kierunku średniowiecznych zabudowań, na których możemy zobaczyć charakterystyczne plantacyjne ławki, ławki kamienne. Ława po lewej stronie jest to jedna z ław, która właściwie była jedną z ostatnich ław, która trwa do XX wieku. Franciszek Klein w monografii krakowskich plant właśnie tą ławę uwiecznia jako jedną z tych, która przetrwała do naszych czasów. No i ławki już nowomodne, ławki drewniane, które pojawiły się na krakowskich plantacjach właśnie w tym okresie. No i barierki, które również były przez okres istnienia plantacji kilkakrotnie ich forma zmieniana. I ta akwarela jest przykładem dokumentaryzacji prowadzonej przez Tondosa, ale również poszukiwaniem malowniczych tematów dla artystów krakowskich. Akwarelistami, którzy tworzą w tym samym mniej więcej czasie co Tondos, był to między innymi Erasm Pabiański, artysta, który wraz ze swoim synem Stanisławem Fabiańskim wykonują serię ilustracji pokazujące widoki Krakowa. Powtarzając pewien motyw już stworzony przez Tondosa, po prawej stronie widoczny fragment wykadrowany ostro krakowskiego barbakanu w bardzo interesującym nokturnie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Po lewej stronie mniej znane i mniej popularne ujęcie, widok na bramę floriańską i mury floriańskie z ostrołuku barbakanu, co jest bardzo charakterystyczne. Widoczne są również bardzo wąski fragment zieleni w międzymurzu, fragment krakowskich plant z rozłożystymi kasztanowcami oraz charakterystycznymi budkami drewnianymi z wodą sodową. Co jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o ikonografię krakowskich plant, to przede wszystkim przełom XIX i XX stulecia. Jest to okres, który przyniósł niezwykłe zmiany w sztuce polskiej i krakowskiej. Pojawiły się nowe artystyczne kierunki, a artyści zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań formalnych, ale również i nowej tematyki. Wśród nich znalazł się pejzaż. Faktycznie jednak tradycja krakowskiego pejzażu sięga o wiele wcześniejszego okresu, ponieważ sięga ona jeszcze powstania właściwie pierwszej szkoły sztuk pięknych w Krakowie. Była to Szkoła Rysunku i Malarstwa przy Instytucie Technicznym w roku 1833, w której to już wówczas wykładano malarstwo pejzażowe, tak zwane krajowidoki. Wówczas to ograniczało się ono do kopiowania widoków z innych wielkich utworów malarskich oraz do bardzo rzadkich wypadów w plener, które miały charakter elitarny. Ograniczało się do wykonywania szybkich szkiców, które później były w pracach przenoszone już na płótna, ale ówcześnie już wykładowcy owej szkoły, wśród nich Jan Nepomucen Głowacki czy Aleksander Płączyński, uważani są za takich ojców pejzażu polskiego, który stał się już autonomicznym tematem. Co prawda po roku 1873, kiedy rektorem Akademii Sztuk Pięknych został Jan Matejko, na ponad 20 lat szkoła pejzażu i katedra pejzażu przestała funkcjonować, ale wraz z reformą Juliana Fałata została ona przywrócona. Dzięki założeniu dwóch nowych katedr rzeźby oraz pejzażu, które początkowo pełniły funkcję takich przymiotów nieobowiązkowych, ale z biegiem czasu stały się niezwykle popularne wśród studentów, szczególnie po objęciu katedry pejzażu przez Jana Stanisławskiego. I wówczas rzeczywiście coraz częściej artyści wychodzą w plener. Początkowo były to bliskie plenery, czyli plenery ograniczające się do krakowskich ogrodów, w tym do plant miejskich, a z biegiem czasu również i poza Kraków. Wśród tych ciekawszych pejzażystów i którzy uwieczniali krakowskie planty, na początku należy wymienić przede wszystkim Juliana Fałata, który był jednym z najciekawszych artystów przełomu XIX i XX stulecia, którego malarstwo właściwie przeszło od realizmu aż po impresjonizm i wielką fascynację sztuką japońską. Był on autorem licznych realistycznych kompozycji, między innymi scen myśliwskich, ale przede wszystkim był on mistrzem impresjonistycznych, śnieżnych pejzaży, nastrojowych widoków miast ukazywanych o różnych porach dnia, w zmiennym oświetleniu oraz bogactwie barw.
Fad był artystą wszechstronnym, ale stał się przede wszystkim mistrzem akwareli i właściwie te akwarele stały się jego wyróżnikiem, znakiem rozpoznawczym. Marowany w sposób bardzo swobodny, zamaszysto, dający faktycznie ulotność obserwowanych widoków, pejzaży. Nawet technika akwareli później przynosił w swoje obrazy olejne, które również stały się popularne w jego twórczości. Przynosi do Tondosa czy Fabiańskiego nie są to akwarele, gdzie artysta skupia się na drobiazgowym oddaniu szczegółów. Raczej wykorzystuje tą możliwość stworzenia swobodnych kompozycji świetlobarwnych. I co jest tutaj bardzo interesujące, jeżeli chodzi właśnie o Fałata. Fałat był niezwykłym artystą. Był on kochającym rozległe pejzaże malarzem, który był ciekawym podróżnikiem, który jako jeden z pierwszych objechał świat dookoła, który odwiedził jako jeden z pierwszych polskich artystów w Japonii, w związku z czym był cały czas w ruchu, wykorzystując właśnie możliwość tworzenia w akwareli. Jednak wraz z objęciem dyrektury Akademii Sztuk Pięknych został on zmuszony do pozostania na miejscu swojej pracowni. Stąd zostaje on zamknięty w swojej pracowni i stąd podejmuje nowy dla siebie temat, czyli widok z okna pracowni Akademii Sztuk Pięknych. W jego twórczości zachowało się wiele widoków pokazujących widok dość wąskiego fragmentu naszego miasta, gdzie poprzez krakowskie planty ukazuje on fragment murów miejskich, jak również dachy i wieżyce krakowskich kościołów, ale w ujęciach w różnych o różnych porach roku oraz porach dnia. I różnią się one od siebie sposobem kompozycji. Mogą to być rozległe panoramy, jak na przykład widok u góry czy poniżej planty krakowskie zimą, ale mogą to być również wąskie kadry skupione na tylko wąskich wycinkach krakowskiej architektury. Realistycznie, niekiedy dość drobiazgowo oddane fragmenty zabudowy Krakowa są często zestawiane z potężnymi, rozłożystymi drzewami krakowskich plant, czy też chmurami, które spowijają cały Kraków, tworząc niezwykle nostalgiczne i bardzo nastrojowe kompozycje. Do ciekawszych kompozycji jest to, należy na pewno obraz znajdujący się w posiadaniu Muzeum Krakowa, autoportret Fałata na tle widoku Krakowa, wykonany z Akademii Sztuk Pięknych, który stał się właściwie takim też wyznacznikiem dla kolejnych artystów tworzących w Akademii, ponieważ kolejni artyści, akademicy wykonują również serię rysunków, serię akwareli bądź też obrazów pokazujących widoki z okien Akademii Sztuk Pięknych. Wśród nich był Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski, Wojciech Weiss, Władysław Jarocki, Stanisław Jarocki, Fryderyk Pałcz, ale również kolejni artyści, tacy jak Jan Rupczak czy Jerzy Potrzebowski. I tego typu widoki akademickie możemy znaleźć w Muzeum Krakowa, w Muzeum Narodowym Krakowskim, ale również i w zbiorach Akademii Sztuk Pięknych. Na tle tych wszystkich grafik szczególnie wyróżnia się grafika Wojciecha Weissa, który tworząc wycinek z okien swojej pracowni wprowadza element ramy okiennej, dodatkowo podkreślony przez stojące ceramiczne, gliniane wazony z pędzlami, które tworzą oprawę ramy tego wąskiego wycinku widoku z Akademii Sztuk Pięknych. Artystą, który również powiela ten motyw widoku krakowskich plant, właściwie już nie widoku murów miejskich krakowskich plant, ale już samodzielnie krakowskich plant, staje się Stanisław Wyspiański, który wykonuje dwa bardzo interesujące obrazy z zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Są to obrazy pochodzące z roku 1894, wykonane nie z Akademii Sztuk Pięknych, ale z okien budynka znajdującego się po drugiej stronie Placu Matejki. Potężny gmach nieistniejącego dzisiaj budynku łączył w sobie dwie budowle. Od strony Placu Matejki był to teatr, był to hotel centralny, natomiast od strony ulicy Basztowej była to czynszowa kamienica, gdzie na drugim piętrze rodzina Stankiewiczów, wujostwa Wyspiańskiego miała swoje mieszkanie. I to właśnie w tym mieszkaniu Stanisław Wyspiański stworzył po powrocie z Paryża swoją pierwszą pracownię. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna swoją właściwie przygodę z malarstwem. To właśnie w tym miejscu poznaje na Matejkę i wykonuje dwa właśnie ciekawe obrazy. Obrazy pokazujące dwa wycinki krakowskich plant, które są ukazane w bardzo ciekawym, wąskim kadrze, mocno przycięte z wysokiej perspektywy, niczym z lotu ptaka, co jest podkreślone również w tym obrazie po lewej stronie takim widokiem na wprost murów miejskich Barbakanu i nieco z góry drzew, które znajdują się obok
kamienicy. I właściwie te obrazy zapoczątkowały liczne późniejsze obrazy pokazywane, tworzone przez Wyspiańskiego, pokazujące widoki z okien. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się dość niepozorna grafika Wyspiańskiego, pokazująca rzecz, którą na pierwszy rzut oka jest abstrakcyjnym wyobrażeniem, ale faktycznie jest to okno, gdzie artysta wyraźnie podkreślił za pomocą szprosów linie horyzontalne i wertykalne, zestawił je z finezyjnymi, delikatnie diagonalnymi liniami roślin doniczkowych znajdujących się na parapecie, a za oknem widoczne są błękitne sylwetki zabudowy miejskiej Krakowa. Ten widok, który pochodzi z roku 1895, widok z okien, możemy powiedzieć, jest takim zalążkiem późniejszej twórczości Wyspiańskiego, tworzonej już w błękitnej pracowni, widok ulicy Krowoderskiej. Te fragmenty, te widoki z okien, widoki na krakowskie planty pojawiają się w twórczości wielu artystów, którzy posiadali swoje pracownie artystyczne wokół krakowskich plant. Wśród nich m.in. znalazł się Wojciech Weiss, który w roku 1904 wynajął pracownię od młodego rzeźbiarza, jakim był Ludwik Puszet, przy ulicy Podzamcze 14, na drugim piętrze owej, na poddaszu owej kamienicy. Przez ponad 10 lat Weiss miał swoją pracownię malarską, ale również i swój dom, swoje mieszkanie, w którym to razem ze swoją małżonką i muzą Ireną tworzyli, często właśnie wykorzystując motyw widoku zaokiennego. I co jest bardzo ciekawe, obrazy, które pochodzą z lat przełomu, z początku XX wieku, jest to okres twórczości Weiss nazwane często okresem białym, w którym to artysta odchodzi od swoich wizyjnych, wewnętrznych, ponurych pejzaży powstających pod wpływem przybyszewszczyzny, odchodzi od fascynującego go zgiełku potężnego, modernistycznego miasta w kierunku takiego wewnętrznego, tworzenia wewnętrznego pejzażu, pokazującego bezpośredni kontakt z naturą i tej takiej fascynacji intymnym, prywatnym życiem. Stąd właśnie cała seria okiennych widoków. Po lewej stronie najwcześniejszy obraz pokazujący pensjonarki na Podzamczu. Obraz, który był wielokrotnie powielany przez Weissa. W kolejnych obrazach zaczyna on coraz bardziej upraszczać rysunek, rozbielać, rozświetlać paletę barwną, ale fascynuje go tutaj ten wyrywek, wąski wyrywek pejzażu krakowskiego, widok poprzez wertykalne, horyzontalne linie budynków na pierwszych planie w kierunku diagonalnych linii krakowskich plant i gdzieś tam pojawiające się bardzo syntetycznie malowane postacie pensjonarek, niczym zjawy pojawiające się na ulicach i alejkach krakowskich plant. W kilku rysunkach wykorzystuje to samo, co wykorzystał we wcześniejszych rysunkach z okien Akademii Sztuk Pięknych, czyli ramę okienną, która stanowi ramę całego obrazu. W sposób symboliczny oddziela nas od tego świata intymnego artysty, od świata rzeczywistego, znajdującego się poza oknami jego pracowni. Jedynie ta rama podkreślana jest podobnie jak wazony w wcześniejszej grafice, tutaj podkreślają je figurki ceramiczne. Ten obraz był wielokrotnie powielany również i w wersji nocnej, gdzie pojawiają się przede wszystkim ta fascynacja nie tyle plantami, widokiem plantacji, ale również widokiem drzew plantacyjnych położonych w mroku, rozświetlonych przez latarnie gazowe. Innym artystą, który wykonuje widoki plant ze swojej pracowni, jest to m.in. Józef Czajkowski. Obraz Pierwszy śnieg powstał w pracowni przy ulicy Reformackiej 7. Było to kilka ilustracji, kilka obrazów olejnych i akwareli, które pokazują nam widok krakowskich plant poprzez ogrody zakonu ojców reformatów, gdzie artysta skupia się na takim tworzeniu bardzo charakterystycznego, wąskiego wycinku widoku zaokiennego. Wśród tych najciekawszych prac pojawiają się również i prace innych malarzy. Wśród nich znalazł się między innymi Edward Trojanowski, który wykonuje z tej samej pracowni, co właśnie Wojciech Weiss, widok na krakowskie planty. Co jest jednak bardzo istotne,
to, że plante stopniowo stają się coraz bardziej autonomicznym tematem w twórczości krakowskich artystów, a tą fascynację plantami zapoczątkował przede wszystkim Jan Stanisławski, malarz, który jest uważany za szkołę polskiego pejzażu, krakowskiego pejzażu. Był malarzem niezwykle znanym przez swoich uczniów, których znajdował wielu naśladowników. Malował on wielkich rozmiarów, niemal miniaturowe obrazy pokazujące bardzo szybko malowane zamaszyście potężnymi plamami barwnymi, wycinki krakowskich plant. Mają one charakter szkicowy, jakby artysta chciał uchwycić nastrojowe pejzaże i moment, który właściwie następuje, jak jest zmiana świetlna, zmiana barw w pejzażu. I właściwie są one zapisem rzeczywistości oraz taką jak gdyby również afirmacją wręcz fantastycznie traktowanej przez malarza natury, ale również i zapisem emocjonalnego stanu ducha malarza. Co też jest niezwykłe w tych pejzażach Stanisławskiego, to niezwykła lapidarność wypowiedzi, ale równocześnie niezwykłe bogactwo w oddawaniu właśnie zmienności otaczającego świata. W akwarelach i olejach Stanisławskiego możemy zobaczyć bardzo wąskie wycinki krakowskich plant. Kadr, który wręcz przycina nam widok ogrodu, ale również charakterystyczna rytmizacja za pomocą wykonywanych często właśnie układów drzew, które często nam stworzą pierwszy plan kulisowo, rozstawiając nam i wprowadzając wzrok w głąb obrazu. Faktycznie seria obrazów, które możemy znaleźć między innymi w Muzeum Narodowym w Krakowie, pokazują nam planty w sposób niezwykle sentymentalny, zmysłowo, ale również i bardzo ekspresyjnie malowanych widoków, które bardzo często są wzbogacone o takie syntetycznie traktowane sztafarze pokazujące spacerowiczów na krakowskich plantach. Co jest ciekawe, niezwykle liczni uczniowie Stanisławskiego nazwani byli często małymi mistrzami. Wzorem nauczyciele wykonywali również małe kompozycje pokazujące planty, gdzie wraz ze swoim mistrzem dawali się na częste krakowskie plenery. Wśród nich znalazł się między innymi tacy artyści jak Stanisław Kamocki, Stefan Filipkiewicz, Henryk Szczygliński czy Jan Wojnarowski. I tu pokazuję Państwu dwa przykłady, właściwie jeden przykład obrazu Szczyglińskiego. Jest to widok na dwór Kiszmajera w ulicy Świętego Tomasza, w którym to w drugiej połowie XIX stulecia znajdowała się redakcja krakowskiego Czasu. Po lewej stronie obraz, tego niestety nie udało mi się odnaleźć w żadnym muzeum, i jego reprodukcja na karcie pocztowej pochodzą z roku 1906. Jest to właśnie widok tegoż dworku poprzez drzewa, gdzie artysta skupia się przede wszystkim na oddaniu niezwykłej atmosferyczności, przede wszystkim tego fantastycznie padającego światła na pałacie śniegu, na postacie, które wsiadły gdzieś na ławeczce, ale co jest bardzo charakterystyczne w tejże akwareli, to również i cień pojawiający się w dolnej części kompozycji. Widzimy cień najprawdopodobniej malarza, który sam siebie uwiecznia, oddając w ten sposób hołd wszystkim pelerynarzom wykonującym w plenerze z natury tego typu widoki. Inny przykład, również to samo ujęcie, tym razem u Mieczysława Rakowskiego, pochodzące z 1911 roku, gdzie również widzimy tam charakterystyczne wertykalne linie bezlistnych drzew, za którymi widzimy rozświetlony dworek Kiszmajerów. Drugim takim słynnym artystą Stanisławskiego był to Henryk Szczygliński. Henryk Szczygliński, artysta, który wykonywał nastrojowe, głównie nastrojowe, plantacyjne, nocturne, w których artysta fascynowało przede wszystkim naturalne światło księżyca, które tworzyło długie cienie na krakowskich plantach, szczególnie pokrytych śniegiem, ale również interesowało go sztuczne, gazowe oświetlenie latarni, rzucające ekspresyjne cienie na mury i na alejki krakowskich plant. Bardzo często wprowadza dodatkowy motyw takiego sztafaszu, jest to motyw halabardnika, który maszeruje krakowskimi plantami, tworząc taką aurę niepokoju i tajemniczości.
Uczniowie Stanisławskiego malowali zazwyczaj pozbawione sztafaru plantacyjne pejzaże, skupiając swoją uwagę właśnie na tej zmienności światła oraz natury. Jednak równie często artyści stawali się obserwatorami życia plantacyjnego, pokazując między innymi mieszkańców Krakowa korzystających z krakowskich przechadzek, czego doskonałym przykładem może być obraz Wojciecha Weissa, pasjonarki na plantach. Widok o tyle bardzo ciekawy, w którym na pierwszym planie widzimy fragment pnia drzewa. Mamy wrażenie, że artysta ukrywa się, a wraz z nim my jako obserwatorzy ukrywamy się za drzewem i obserwujemy, co się dzieje na krakowskich plantach, gdzie widzimy na tle muru pokrytego kolorowymi afiszami szare, czarno-szare sylwetki pensjonarek zmierzających ze swoimi opiekunkami alejkami. Innym przykładem takiego podglądania życia plantacyjnego może być obraz Witolda Wojtkiewicza z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie tym razem Wojtkiewicz ukazuje sielską, niemal idylliczną scenkę z rodziną wypoczywającą na krakowskich plantacjach. W urzekającej słonecznej aurze dzieci podają się leniwej zabawie. Charakterystyczny chłopiec z samochodzikiem po lewej stronie wprowadza nas w głąb kompozycji. Przypuszczalnie jest to fragment plant nieopodal pomnika Floriana Strzewskiego, gdzie bardzo często była to przestrzeń lubiana przez opiekunki z dziećmi. Innym takiego podglądania może być już późniejsza nieco grafika Leona Kowalskiego, który pokazuje ponownie fragment murów miejskich, tym razem z fragmentem arsenału, gdzie pierwszą postacią na pierwszym planie widoczna jest dziewczynka w czerwonym kapelusiku bawiąca się z wiewiórką. Ten motyw spotkań i odpoczynku wielokrotnie pojawia się w twórczości licznych malarzy. Wśród nich między innymi artystki krakowskiej, która obecnie jest dość mocno zapomniana, Małgorzata Łada-Maciągowa, stworzyła tak 50. i 60. XX wieku cykl zatytułowany Plant, pokazujący różne fragmenty plant. Artystka stworzyła cykl, w którym bohaterami nie są zabytki Krakowa, jak to było w przypadku Tondosa Fabiańskiego, lecz tym razem przede wszystkim plantacyjna zieleń, plantacyjne drzewa, szczególnie kasztanowce, które ją fascynowały z jej rozłożystymi wielkimi konarami, ale również wypoczywające na plantach sylwetki różnych ludzi. Mówiło się często, że artystkę fascynował mikroświat łączący całą ówczesną krakowską społeczność, więc na ławkach możemy zobaczyć eleganckie panie, plotkujące matki z rozbrykanymi dziećmi, ale również i młodzież wygrzewającą się w słońcu, ale również i robotników, przekupki i chuliganów. Cała ta seria pięknych pasteli znajduje się w zbiorach muzeum w Siedlcach. Innym tematem, który bardzo często pojawia się w twórczości licznych artystów, to między innymi właśnie te postacie, które korzystają z krakowskich plant, w związku z czym bardzo często są to bardzo wąskie wycinki krakowskich plant, gdzie widzimy mieszkańców czytających gazety, jak na przykład Stanisława Topfera w ciekawej ilustracji lat 50., ale również często planty pojawiają się w takiej tematyce mówiącej o tym, jak wyglądał Kraków w okresie okupacji, i Marian Wątorski przedstawił fragment plant dedykowany tylko dla mieszkańców pochodzenia niemieckiego, gdzie możemy zobaczyć ławki, dwie ławki, jedna ławka z mieszkańcami Krakowa, druga ławka niemalże pusta z jednym tylko i wyłącznie siedzącym spacerowiczem z napisem Nur für Deutsch, która pokazuje ten podział, który pojawił się również na krakowskich plantach w czasie II wojny światowej. Ale również w tych najciekawszych ilustracji, no nie można zapomnieć o fenomenalnych serii, a fenomenalnej ilustracji wykonanych przez Jana Schanzenbacha. Jan Schanzenbach bardzo często sięga do motywu krakowskiej dorożki, którą często właśnie sytuuje na krakowskich plantach, tworząc niemalże feryczne kompozycje pełne barw i wręcz niezwykłej eksplozji kolorów. Są też mniej oczywiste prace, wśród nich na uwagę zasługuje dzieło Józefa Mechoffera. Jest to projekt
kurtyny dla Teatru imienia Juliusza Sowackiego, gdzie ponownie artyści sięgają do motywu krakowskich plant. Jednak w tym wypadku planty zyskują charakter niemalże wielkoeuropejskiej, wielkoświatowej arterii, niemalże porównywalnej do arterii Paryża czy też Berlina, z olbrzymią ilością spacerujących mieszkańców Krakowa. I te spokojne alejki uwiecznione przez inne artystów tutaj zyskują niezwykłą gwarę i rozmach właśnie w kurtynie Wyspiańskiego. Co jest bardzo charakterystyczne, krakowskie planty to nie tylko i wyłącznie zabytki Krakowa, czyli mury miejskie, to nie tylko i wyłącznie spacerowicze, ale to przede wszystkim ogród i przyroda. Był to niezwykły ogród, zieleń miejska, nazywana przez niektórych zielonym pierścieniem Krakowa, którego projektanci i wieloletni opiekunowie, wśród nich Bessach Malecki, wypełnili olbrzymią ilością różnych gatunków drzew. Pojawiły się tutaj lipy, pojawiły się tutaj klony, pojawiły się tutaj buki czerwonolistne, pojawiły się tutaj również i fenomenalne, egzotyczne klomby, i które były wielokrotnie uwieczone przez artystów. Jednak ulubionym motywem stał się przede wszystkim kasztanowiec o rozłożystych, bujnych koronach i potężnych liściach z jasnymi, egzotycznymi kwiatami, które były wielokrotnie uwieczone przez takich artystów jak Stefan Filipkiewicz na przepięknym obraźnie, który nie tak dawno pojawił się na rynku aukcyjnym, czy na akwareli Józefa Mehofera z Muzeum Narodowego. Jednak najbardziej ukochał motyw kasztanowców oczywiście Stanisław Wyspiański, który wielokrotnie motyw kasztana uwieczniał na swoich winietach, pastelach, ale również w sztuce użytkowej, czego przykładem może być dekoracja Domu Towarzystwa Lekarskiego. Ale to właśnie on również stworzył dwa widoki, które stały się właściwie takimi znakami rozpoznawczymi krakowskich plant, czyli planty o świcie i chochoły, czy też pałuby tańczące. Planty o świcie jest to nietypowe dzieło w twórczości Wyspiańskiego, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie rozmiaru, jest to monumentalne dzieło, w którym również użył on farby olejnej. Jest to takie dzieło, które stoi na pograniczu jego rzadkich, wczesnych pejzaży olejnych, utrzymanych w duchu impresjonizmu, ale również i już późniejszych linearnych pejzaży malowanych głównie pastelą. Obraz przedstawiał pustoszałe, ciche planty o świcie, gdzie osią kompozycji jest aleja zakończona nie tylko widokiem na wzgórze Lawerskie, ale przede wszystkim migotającą, jasnym, migotliwym światłem latarnią, gdzie kulisami wprowadzającymi nasz wzrok w kierunku Wawelu stają właśnie bezlistne kasztany. Ten linearny układ kompozycji pozarna, martwotę pejzaż właśnie jak gdyby wzbogaca to takie życie wprowadzające przez tą samotną latarnię. I właśnie mamy wrażenie przez to ustawienie tak samo drzew idących tylko i wyłącznie fragmentarycznie na pierwszym planie, że stoimy na owej alei plantacyjnej wraz z malarzem, jesteśmy uczestnikami tego jego obrazu i widzimy dokładnie to, co on widział bardzo często jako jeszcze młody chłopak, który bardzo często wodząc pracownik swojego ojca właśnie podążał tą częścią krakowskich plantacji. Drugi obraz, chochoły czy pałuby tańczące, pokazują właściwie tę samą część plant, ale w zupełnie inny, odmienny sposób, z innej zupełnie perspektywy, jak gdyby z lotu ptaka. Bohaterem tym razem nie jest Wawel, nie są kasztanowce, nie jest to samotna latarnia, ale są one pałuby, które otaczają krzewy róż, sprawiając wrażenie, jak gdyby były to tańczące w jakimś takim mroku chochoły. Całość objawia się jako jakiś nadrealny, tajemniczy sen. Wiele badaczy próbowało zmierzyć się z interpretacją tego obrazu, tej niezwykłej pasteli, doszukując pewnych związków symbolicznym z weselem Wyspiańskiego. Niezależnie od tych różnych interpretacji jest to jeden z najpiękniejszych przykładów obrazów pokazujących krakowskie planty, które wręcz stały się takim symbolem w ogóle widoków miasta tego okresu.
Na końcu warto również dodać, że do tych plant właściwie sięgają kolejni artyści. W dniu dzisiejszego bardzo często planty są wyczyniane przez współczesnych artystów, czego przykładem może być na przykład obraz Pawła Taranczewskiego, pokazujący podobnie jak poprzednich artystów widok na krakowskie mury miejskie, ale do tematu plant sięgali również krakowscy fotograficy, którzy uwieczniali na słynnych swoich fotografiach. Wśród nich był Ignacy Kligar, Tadeusz Rząsa, Stanisław Kamocki czy Henryk Hermanowicz i Adam Karaś. Ciekawą serię fotografii, która miała charakter głównie dokumentacyjny, pozostawił również jedna z najbitniejszych, najważniejszych monografistów krakowskich plant, Franciszek Klein. I te planty rzeczywiście były inspiracją dla wielu kolejnych artystów. A dlaczego były inspiracją? No to mogą świadczyć liczne wspomnienia i zapisy pamiętnikarskie, a wśród nich słowa Karla Estreichera, który pisał w ten sposób. Tutaj cytat. Czy na wiosnę, kiedy z końcem kwietnia i początkiem maja panuje tu najpiękniejsza młoda zieloność, gdy kwitną kasztany i krzewy, czy w upały letnie, gdy szukamy cienistego chłodu, czy wśród ulew, wichur i błyskawic mijące się barwami jesieni, tajemnicze i zatarte w mgle listopadowej, czy okryte śniegiem i szronem, śpiące wśród mrozów zimowych, w świetle księżyca, czy w blasku słońca, rano, kiedy rzadkimi są przechodnie, czy wśród gwaru i pośpiechu dnia, o późniejszej porze nocnej, zapełnione tłumem niedzielnym, czy też puste, zawsze sprawiają planty swym pięknem wielkie wrażenie. I mam wrażenie, że rzeczywiście te planty sprawiały wielkie wrażenie i artyści wielokrotnie sięgali do tego motywu, uwieczniając je w swoich obrazach. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Było mało ludzi na spotkaniu, ale dziękuję, że Państwo wysłuchali tego, co chciałam opowiedzieć. Bardzo dziękujemy Pani za bardzo piękną opowieść o plantach, o malarzach, którzy różnymi technikami upamiętniali i zabytki, i ludzi, i drzewa. I tutaj z wielką przykrością chciałam wspomnieć nasz cudowny teraz ostatnio drzewo, tak. Cudowne drzewo, które niestety padło. No, chociaż ale wydawało się to, przepraszam, surrealne, że mogło takie drzewo tak, padać. Tak. Ja zawsze zobaczyło korzenie tego drzewa, no to tak. Rzeczywiście miało prawo, niestety. No ale przetrwało 200 lat i było piękne i mam nadzieję, że jest uwiecznione na licznych fotografiach, być może obrazach. W każdym razie dziękujemy Pani za bardzo piękny wykład i popatrzmy, czy są jakieś pytania do Pani. Gdyby Pani była uprzejma popatrzeć. A, to są uwagi tak zwane. W Polsce? W Polsce z plantami moim zdaniem nie. Są planty na terenie Krakowa, na terenie Polski, jednak planty są wyjątkowe, ponieważ od samego początku był to zamysł stworzenia przechadzek, miejsca fortyfikacji. One miały upamiętniać dawne mury miejskie, ale stać się również i takim zalążkiem nowoczesnego Krakowa. I od samego początku były one projektowane przez ogrodników plantacyjnych, ale również i przez rzeźbiarzy. I od samego początku pełniły funkcję nie tylko dekoracyjną, reprezentacyjną, ale również i możemy powiedzieć, że w jakiś sposób edukacyjno-patriotyczną. To właśnie to w tym miejscu powstawały pomniki, pierwsze pomniki Krakowa, które miały szczególnie w okresie rozbiorów przywracać pamięć naszej historii. W związku z czym myślę, że w Polsce planty są wyjątkowe i nikt takich fantastycznych przechadzek nigdzie nie ma. Widzę, że tu Pani ma licznych pozdrowienia od licznych przyjaciół i kolegów. I bardzo jeszcze raz dziękuję Pani za bardzo piękny wykład. I mam nadzieję, że będziemy wkrótce czytać artykuł. Mam również taką nadzieję. Nie udało mi się zgromadzić wszystkich na pewno fotografii, wszystkich dzieł. Wciąż prowadzę kwerendy. W dziwnych, różnych muzeach w całej Polsce gdzieś znajdują się bardzo ciekawe obrazy pokazujące planty różnych krakowskich artystów. Czego przykładem może być na przykład teraz Fabiański, przypuszczalnie w Muzeum Goszczy, ale nie udało mi się do niego jeszcze dotrzeć. Więc jak Państwo znajdują tego typu obrazy, to warto faktycznie dzisiaj wrzucać do sieci, żebyśmy mogli również poznać i zobaczyć. Ja myślę, że zgromadziła Pani bardzo duży materiał i nie wiem, czy to wszystko się znajdzie, czy się zmieści wszystko w artykule, ale jest to bardzo potężny.
materiał. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. I zapraszam Państwa na przyszły tydzień, to już będziemy w marcu, 1 marca. Wykład będzie miał pan profesor Bogusław Krasnowolski, który jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i będzie mówił o rewaloryzacji zabytków Krakowa. Serdecznie zapraszam, będzie to bardzo ciekawy wykład. A pani jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i dobranoc.